Cześć YouTube, witam w kolejnym odcinku Horn TV, Twojego programu informacyjnego na temat produktów pochodzących z dystrybucji firmy Horn Distribution. W tym odcinku, jak widzicie, w nieco zmienionej scenerii, ponieważ znajduję się na warszawskim Żoliborzu, gdzie przy ulicy Powązkowskiej 40 znajduje się wyjątkowe miejsce, jakim jest salon Audioforum. Zapraszam do środka. Denon Home są dzisiejszą odpowiedzią na jednocześciowe systemy audio, ale i nie tylko, ponieważ rodzina produktów z serii Denon Home to coś znacznie większego. W tym odcinku chciałem pokazać Wam bliżej głośniki z rodziny Denon Home, a są to kolejno Denon Home 150, 250 i 350. Na temat modelu 150 jest dostępny odcinek pokazujący, jak połączyć dwa głośniki w parę stereo, jednak w tym odcinku postaram się omówić główne różnice pomiędzy modelami, tak aby łatwiej było wybrać głośnik odpowiedni do Waszych potrzeb. No właśnie, jeśli mowa o potrzebach, to każdy z nas posiada inne. Ale Denonowi, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, udało się dotrzeć swoimi produktami do bardzo szerokiej rzeszy odbiorców. W rodzinie głośników Denon Home mamy do wyboru aż 3 rozmiary głośników. Najmniejszym z nich jest model Home 150, wyposażony w 2 przetworniki oraz dedykowane im wzmacniacze. Idealnie sprawdzi się w niewielkich pomieszczeniach i wszędzie tam, gdzie zależy nam na zajęciu jak najmniejszej powierzchni. Kolejnym jest model Home 250, który posiada podwójną ilość przetworników, a dzięki dodatkowej membranie pasywnej wypełni większe pomieszczenia energetyczną mieszanką dźwięku. Model Home 350 to już prawdziwa waga ciężka i na pokładzie mamy tu obecnych w sumie aż 6 głośników, w tym 2 potężne 6,5-calowe przetworniki niskotonowe. Głośniki poza świetnym brzmieniem oferują również wygodę użytkowania dzięki ciekawemu rozwiązaniu, jakim jest znikający panel dotykowy. Dzięki funkcji Quick Select możemy natomiast zapisać ulubione stacje czy playlisty i przywołać je bezpośrednio z głośnika, bez potrzeby uruchamiania aplikacji w telefonie. Głośniki dostępne są w 2 wersjach kolorystycznych – białej oraz czarnej. I tu producent pomyślał nawet o takim szczególe, ponieważ tekstylna maskownica okalająca cały głośnik jest wykonana z materiału transparentnego akustycznie, ale i posiadającego zwiększoną odporność na zaburzenia czy zachlapania. Co więcej, głośniki z rodziny Denon Home mogą również współpracować w prawdziwej parze stereo. A jak podłączyć głośniki do takiej konfiguracji, omawiałem już w innym materiale. Jednak na tym nie koniec, ponieważ Denon Home posiada jeszcze jednego asa w rękawie. Jest nim funkcjonalność kina domowego dzięki soundbarowi Denon Home 550. Ale o tym w kolejnym materiale.